Kolejny druk, numer 5 przez 321. Autorska Komisji Edukacji. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Andrzeja Walickiego. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 5 przez 321 przez 2013 roku 10 Strosowice, 19 marca 2013 roku w sprawie korekty listy zadań powierzonych z zakresu praw remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i szkoli na 2013 rok. Ustawa prawna. Paragraf pierwszy. Zmienia się nazwę zadania powierzonego Szkoła Podstawowa 97 miejsca dziecka doktora Judyma 10. Kontynuacja odwodnienia, osuszenia murów, izolacja budynku szkoły w rejonie pomieszczenia harcówki oraz wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń piwnicznych wraz z remontem w celu przeznaczenia na harcówkę na Szkoła Podstawowa 97, ulica doktora Judyma 10. Odwodnienie, osuszenie murów i izolacja budynku szkoły w rejonie pomieszczenia harcówki oraz wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń publicznych wraz z remontem w celu przeznaczenia na harcówkę i zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na wyżej wymienione zadanie z kwoty 77 tysięcy na kwotę 37 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Zwiększa się środki przeznaczone na zadanie umieszczone na liście zadań powierzonych z zakresu prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 rok pod nazwą dofinansowanie budowy placu zabaw przy szkole podstawowej nr 97 w ramach programu Radosna Szkoła z kwoty 10 tysięcy na kwotę 50 tysięcy złotych. Paragraf 3. Zmienia się nazwę zadania powierzonego Szkoła Podstawowa nr 134, ulica Tuczyńska 46. Projekt i wykonanie placu zabaw dla najmłodszych oraz kontynuacja wymiany instalacji elektrycznych, kwota 57 tysięcy złotych. Na Szkoła Podstawowa nr 134, ulica Kłuszyńska 46, projekt i wykonanie placu zabaw dla najmłodszych, kwota 57 tysięcy złotych. Paragraf 4. Środki w wysokości 184 400 złotych przenosi się do puli inwestycyjnej w rozbiciu na poniższe zadania. Szkoła Podstawowa nr 134, ulica Kłuszyńska 46, projekt i wykonanie placu zabaw dla najmłodszych, kwota 57 tysięcy złotych. Szkoła Podstawowa nr 97, ulica Doktora Jadryma 10, odwodnienie, osuszenie muru, izolacja budynku szkoły w rejonie pomieszczenia harcowskich oraz wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń piwniczych wraz z remontem w celu przeznaczenia na harcówkę, kwota 37 tysięcy złotych. Przedszkole nr 145, ulica Poronińska 7, wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja ocieplenia budynku, kwota 40 400 zł. Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 97 w ramach programu Radosna Szkoła, kwota 50 000 zł. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Wobec braku zgłoszeń przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Trzy. 16. Okay. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.